Jedną z rzadszych chorób. Rocznie w naszym kraju wykrywa się około 100 przypadków. Objawia się TNP tym, że człowiek ma dużo mniejszą kondycję niż zdrowy człowiek. Zaczyna się jakby od niewielkiego zmęczenia, od braku tchu, a choroba dosyć szybko postępuje i kończy się tym, że człowiek po prostu nie może oddychać. Całe życie nie miałem pojęcia. Do 18 roku życia, powiedzmy, że tak naprawdę jestem poważnie chory. Nie mogłem z rówieśnikami uprawiać sportu, nie mogłem grać w piłkę, szybciej się męczyłem o nich, ale nie wiedziałem dlaczego. Mówiono mi ogólnie, rodzice mi mówili, że jesteś chory na serce. Natomiast w wieku 18 lat dostałem pierwszy krwotok płucny, gdzie pęcherzyki w płucach zaczęły jakby pękać pod naporem ciśnienia tego tętniczego. Wtedy zrozumiałem, że nie będę wiecznie żył w takim stanie, że trzeba coś zrobić, trzeba się ratować, ale bałem się, że już jest po prostu za późno, że to nie jest fikcja, że to jest realne. Praktycznie zacząłem żegnać się z rodziną, ze światem, bo nie było jakby dla mnie nadziei. W tamtym czasie brano mnie za jakiegoś narkomana, nie wiedziano, czy mnie leczyć. Leczono mnie lekami rozrzedzającymi krew, co było w ogóle błędne, ponieważ krwotoki się nasilały, więc nie było dla mnie perspektywy. Nikt nie umiał sobie z tym poradzić do tego stopnia, że gdy te krwotoki się powtarzały, to szpital często nie przyjmował mnie pod pretekstem, że w szpitalu panuje grypa i lepiej, żebym został w domu. W domu miałem dziesiątki krwotoków, nie wychodziłem z domu całymi miesiącami. No i praktycznie pogodziłem się z taką perspektywą, że muszę tak żyć i czekać, aż pewnego dnia ten krwotok będzie na tyle silny, że zaleje mi płuca, no i po prostu umrę. Nie było dla mnie tak zwanego światełka w tunelu i w tamtym czasie pogodziłem się z tym wszystkim.